Panie trenerze, dawno już nie widzieliśmy takiego spotkania w wykonaniu Chemika Police. Ta Orlen Liga to rzeczywiście, no Chemik jest tam potentatem i ciężko, żeby któryś zespół z nim rywalizował przynajmniej na tą chwilę. Natomiast tutaj mogliśmy zobaczyć dobrą grę w wykonaniu Chemika Police, jednak czegoś zabrakło w tym, żeby to spotkanie po prostu wygrać. Taka falująca gra z jednej i z drugiej strony zakończyła się zwycięstwem Włoszek, ale powiem szczerze, że no, tak naprawdę to kilka piłek zdecydowało o tym, że dzisiaj wygrał zespół z Conegliano. To był środek tiebreaka, dosłownie kilka takich, no myślę, rozwiązań, może więcej konsekwencji w ataku, może gdzieś tam jedna, druga piłka podbita, może troszkę więcej też oddechu przy atakach. To mogło zadecydować, ale tak jak pan mówi, to jest też wynik tego, że ten zespół tak do końca nie jest przyzwyczajony do takich bojów i myślę, że gdyby w lidze zagrał parę takich spotkań, dzisiaj dziewczyny nie miałyby problemy z odniesieniem zwycięstwa. Ten drugi i trzeci set pokazał, że Chemik Police może narzucić tak trudnemu rywalowi swoje warunki gry. Wygrywał właściwie, można powiedzieć, gładko te sety. Zabrakło skuteczności w tym czwartym secie, żeby na tej fali zwycięstw seta drugiego i trzeciego pociągnąć to do szczęśliwego zakończenia. Ja myślę, że te zwycięstwa w poszczególnych setach to jednak była słabsza dyspozycja tego zespołu przegrywającego. Ja bym tutaj tak nie demonizował, prawda, świetnej postawy tych wygrywających drużyn. Natomiast takie mecze się zdarzają i takie mecze też trzeba grać. Tu myślę, że no Chemik nieźle się zachował. Z tym, że tak jak powiedziałem, no czasami 2, 3, 4 piłki zdecydują i wynik jest w drugą stronę i dzisiaj tak było. W kontekście reprezentacji Polski jest zawodniczka, która szczególnie panu wpadła dzisiaj w oko, która zaprezentowała się z bardzo dobrej strony? Myślę, że te dziewczyny, które były ostatnio w reprezentacji, czyli Aśka Wołosz, Ola Krzos, Malwina Smarzek, grały dzisiaj bardzo dobrze. Grały naprawdę na niezłym poziomie. Wiele takich trudnych piłek rozwiązywały dobrze. Dzisiaj Ola miała bardzo trudne zadanie. Meksykanka zagrywała świetną taką rotacyjną zagrywkę brazylijską. Nie jest łatwo to przyjmować. Tym bardziej, że musi pomagać Malwinie. Ja myślę, że z tych dziewczyn jestem zadowolony. W jednym z ostatnich wywiadów Malwina powiedziała, że ona w Chemiku Police to może swoim koleżankom buty nosić. A po tym dzisiejszym meczu można śmiało powiedzieć, że nie jedna zawodniczka mogłaby ponosić te buty Malwinie. Ja myślę, że czym więcej ta dziewczyna będzie miała pokory i rzeczywiście te wypowiedzi będą szczere, tym my możemy się bardziej cieszyć z bardzo wartościowej zawodniczki. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.